Cześć. Przerwa urlopowo-wakacyjna w odcinkach, w nagraniach Hadaj nic nie gadaj dobiegła końca. Urlopowo-wakacyjna, bo niektórzy jeżdżą na urlop, a niektórzy na wakacje. Dobiegła końca i jestem. Niektórzy mają to w dupie, że jestem. Inni może są nawet zadowoleni, a jeszcze innym jest to zupełnie obojętne, czyli tak jak powiedziałem, mają to w dupie. No spokoju nie ma. Najświeższe newsy dotyczą tego, że bardzo możliwe, ale jeszcze nic nie przesądzone, przynajmniej w momencie, kiedy ten program nagrywamy, czyli w niedzielny wieczór, trener, selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Szantosz pokazuje, pokaże, a może nie, Polskiej piłce, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Polskim Kibicom, Polskim Śmiesznym Piłkarzom ten środkowy paluszek, czyli powie w skrócie mówiąc: stwierdźcie, jesteście śmieszni, przejrzałem na oczy, już wiem, z kim mam do czynienia i mam Was wszystkich głębiej niż możecie sobie wyobrazić. A jeśli sprawdzą się informacje, że to klub z Arabii Saudyjskiej oferuje mu pracę, no to spie Doli jak jego kolega kilka miesięcy temu, czyli Paulo Sousa. W trakcie nagrywania tego odcinka Hadaj Nic Nie Gadaj pojawiło się oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej podpisane przez prezesa Cezarego Kulesze, że Skontaktował się z Fernando Szantoszem, bo był z tym problem. Dzwoniono do niego, ale nie odbierał telefonu. Ciekawe co robił. Aha, on jest na urlopie. On kolejny raz jest na urlopie. On, kurwa, całe życie jest na urlopie. Taką ma ciężką pracę, że on kurwa jest non-stop na urlopie. No ale dobra, jak mu dają ten urlop, no to na ten urlop jeździ. No i to oświadczenie, że nie jest prawdą, że Fernando Szantosz odchodzi. Ma ważny kontrakt, liczy na wsparcie polskich kibiców. Nie jest prawdą. Pożyjemy, zobaczymy, bo wiele rzeczy nie było prawdą, dopóki się nie stały prawdą. Takie są okoliczności, które towarzyszą często temu wszystkiemu, co się dzieje w pzp ie przy PZP-nie, w reprezentacji, wokół reprezentacji. Są sam miał nie odchodzić. I odszedł. Szantosz nie odchodzi. Zobaczymy, czy odchodzi, czy nie. Wszystko jedno. Ale samo zamieszanie, sama informacja, że kolejny selekcjoner polskiej reprezentacji, beznadziejnej przynajmniej w Mołdawii, ma to wszystko gdzieś, jest wymowna i świadczy, jak beznadziejna jest polska piłka i jak to wszystko jest przekoloryzowane, nadmuchane i oczywiście przepłacone. Czy Fernando Szantosz zostanie czy nie zostanie? Mnie osobiście jest wszystko jedno, bo gdyby do tej pory oceniać jego osiągnięcia z reprezentacją polskich piłkarzy, to czym ma się pochwalić? Czym? Wpierdolem z Mołdawią? Czyli Żenadą nieprawdopodobną? Oczywiście on nie biegał po boisku, tylko te pa, tylko, tylko oni. To ten jeden z drugim, międzynarodowi piłkarze, znawcy, których zna nieznawcy, tylko których zna cały świat, nawet dzieci w Kongo. Bo na przykład mamy piłkarza w KTS-ie, Fabiena z Kongo. Jak się go pytam, Fabię, polski piłkarz, on Lewandowski. No, czyli nawet w Kongo naszych piłkarzy znają. No, ale to w ogóle nic dziwnego, jeśli ten szantor zrezygnuje z tą beznadzieją, tak jak powiedziałem chwilę temu, już się zapoznał, już tą beznadzieję przejrzał na wylot sami przy pomocy swoich asystentów. I jeśli zrezygnuje, nic mnie nie zdziwi, kompletnie k***a, mnie nic nie zdziwi. I tyle. No i tyle, jeśli nie zrezygnuje, no to, no, to w sumie, no to w sumie nie wiem dlaczego nie zrezygnuje, chyba chce się dalej kompromitować, wspólnie oczywiście z piłkarzami, no bo sam się, sam się no nie ma jak skompromitować, to po prostu piłkarze decydują właściwie o, 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 ogromne, w ogromnym stopniu o tym, jak, jakie są wyniki, jak wygląda gra, jakie są później opinie, jakie są nastroje wśród kibiców. Trener. Upieram się przy tym i mówię to po raz nie wiem który. Trener to jest tylko, tylko taka ważna, spora część tego wszystkiego, natomiast cała reszta jest w nogach, w głowach, w umiejętnościach, w braku umiejętności tego przepłaconego, jeba, tego przepłaconego towarzystwa. Paolo Souza spierdolił, jak szczur z okrętu. Bo też przejrzał i zobaczył, że nie udźwignie, że nie da rady, że żeby nie wiem co robił, jak tłumaczył piłkarzom polskiej reprezentacji, jak mają grać, co mają grać, jak się mają ustawiać, jak się mają przesuwać, jak mają prze biegać tu, tam, sam, obam. No, przejrzał na oczy i jeszcze dostał propozycję, bo to ma znaczenie bo nie odszedł tak po prostu na bezrobocie, tylko dostał propozycję z Brazylii. Tam króciutko też zabalował i, i, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. No i teraz ten, jeżeli otrzymał propozycję od drużyny z Arabii Saudyjskiej, no to będzie się zastanawiał? Będzie się zastanawiał? Oczywiście, że nie. Tak na marginesie uważam, że kraje arabskie, te kraje bardzo bogate, właśnie jak Arabia, jak Emiraty, jak Kuwait, psują piłkę. Psują piłkę chociażby przez to, że ściągają w miarę dobrych piłkarzy lub kiedyś jeszcze najlepszych, tak jak Ronaldo. Płacą chore pieniądze, nawet słowo chore jest nieadekwatne, nie wiem jak nazwać, płacą pieniądze niesamowite. W ten sposób moim zdaniem rozwalają europejską i światową piłkę, bo ściągają do siebie te drużyny ich klubowe i tak dalej, w świecie nic nie znaczą. Nic nie znaczą reprezentacje, nic nie znaczą jak jakiś tam sukces raz na ileś yy, lat osiągną to wszyscy o, 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 o jeszcze arabowie będą rządzić piłką, a, będą rządzić piłką, tak jak Polacy rządzą piłką. No i po prostu psują rynek. To jest moja opinia na temat tego co wyprawiają miliarderzy z krajów roponośnych z piłką. Santos odejdzie, Santos zostanie wszystko jedno. Ja mam propozycję na przykład, yy, bo teraz rozpocznie się dyskusja kto po nim ewentualnie? Kto po Fernando Santosie? Ja mam propozycję. Ja mam propozycję i to być może Was zaskoczy. Każdy! Każdy po Fernando Santosie, bo i tak nic nie osiągnie. Każdy trener z trzeciej ligi, z czwartej ligi, z ekstraklasy, Marek Papszun, bo zaraz będzie właśnie, że teraz paprzun, teraz czas paprzuna. Teraz idealnie się składa papszun. Marek Papszun z Rakowem zrobił coś niesamowitego i gówno zrobi z reprezentacją Polski, bo nie ma na świecie trenera, który z tymi piłkarskimi Podrubami też to często mówię, Cokolwiek poważnego, poważnego, powtarzam, może zrobić. Nie ma takiego trenera. Musi minąć ileś pokoleń, musi się urodzić 20 Lewandowskich, a nie jeden, żeby polska piłka odniosła jakiś znaczący, a nie jednorazowy, jak na przykład w towarzyskim meczu wygrana z Niemcami sukces. Panie Fernando, jak pan chcesz to pan odchodź, jak pan chcesz to pan zostań. Dla wielu kibiców być może ma to znaczenie, ale dla tych racjonalnie myślących myślę, że nie ma żadnego lub minimalne. No i teraz w najbliższych dniach śledzimy co się wydarzy. Cały czas pozostaje w tym odcinku, jak do tej pory w kręgach reprezentacyjnych było o być może ewentualnym odejściu, nie zmianie, tylko ucieczce selekcjonera. Nie jest to pewne, jak już wiecie, słyszycie. No i teraz Polski Związek Piłki Nożnej, ty, czyli Polski Związek y, Niesamowitego Ośmieszania się, Kompromitowania i Braku Jakiejkolwiek Refleksji na temat wieśniactwa, jakie prezentują niektórzy najważniejsi ludzie w tym związku. Afera premiowa przerobiona na wszystkie możliwe strony. Oczywiście prezes nic nie wiedział. Prezes się dowiedział ostatni, prezes w ogóle rączki czyste. No i afera kolejna, pomijam już kompromitację w meczu z Mołdawią, no bo to w końcu nie prezes grał i nie ludzie ze związku grali, tylko zupełnie kto inny grał. No i, i afera związana z zabraniem do Mołdawii, do samolotu, w którym leciała reprezentacja skorumpowanego, skazanego, bezczelnego, gburowatego, nadętego, niejakiego Mirosława Stasiaka, który w czasach największej korupcji po w polskiej piłce odgrywał jedną z głównych ról. Temat też jest omówiony, bo to nie jest z dzisiaj, z wczoraj sprawa. To zostało ujawnione na łamach wirtualnej, polski jakiś czas temu i od tego momentu codziennie niemalże codziennie ludzie z PZPN-u w tym przede wszystkim prezes kompromitują się niewyobrażalnie. Już mieliśmy taki czas w PZPN-ie. Było to wtedy, kiedy prezesem był król strzelców piłkarskich mistrz świata 74 w Niemczech Grzegorz Lato. Później był Zbigniew Boniek, było troszkę mniej kompromitacji. Właściwie takiej, takich potwornych kompromitacji to nie było w ogóle. No i teraz, no i teraz y, Cezary Kulesza, człowiek z północno-wschodniej Polski, wybrany przez podobnych sobie, wybrany przez podobnych sobie, bo nikt normalny by go na prezesa nie wybrał, robi. Codziennie coś takiego, co się nazywa strzałem w kolano, w stopy. Ja bym powiedział, że nawet w skroń. Jak nie zatrudnienie bandziora do ochrony Lewandowskiego, to zabranie na pokład samolotu gościa, który jest skompromitowany i nigdy nie powinien mieć już nic wspólnego z piłką. Chyba, że na orliku sobie gdzieś tam w miejscowości, gdzie gra albo w swoim ogrodzie, jeśli taki ma, no bo obnosi się ze swoim bogactwem, mówię o, o panu Stasiaku, pograć tam z kolegami, później wypić z 20 piw i tak właśnie może sobie w piłkę grać. Natomiast nie powinien być na kilometry od, od, odsunięty od kogokolwiek, kto ma cokolwiek ważnego, a przecież prezes Kulesza ma e, do powiedzenia w polskiej piłce. Kompromitujące oświadczenia, kompromitujące zasłanianie się tajemnicami sponsorskimi, że nie można ujawnić. Wszystko to doskładnie już było przez ostatnie dni bardzo nawet dokładnie wyjaśnione. Chodzi mi tylko o to, że w swoim stylu i w swoim programie też chcę o tym wspomnieć, żebyście nie myśleli, że, że na przykład tego nie zauważam, bo to nie ma jak tego nie zauważyć. Kompromitacja. Najgorsze jest to, wiecie co jest najgorsze, jeżeli nie wiecie, to a może wiecie, to jest to, że nic nie można z tym zrobić, bo prezes PZPN-u jest w sumie nieodwoływalny. Mogą go odwołać tylko ci, którzy go wybrali, a ci, którzy go wybrali, mają interes w tym, żeby taka postać rządziła polską piłką, i przecież go nie odwołają, bo sami sobie by te zrobili krzywdę. To jest największy problem, że prawo jest tak skonstruowane, że największy głupek, największy idiota, największa, najbardziej skompromitowany człowiek może stać na czele jakiegoś tam związku sportowego, i tylko ci, którzy go wybrali, mogą go odwołać. A jak mówię, ci, którzy go wybrali, mają interes w tym, żeby on był, żeby on trwał. Coś niesamowitego. Słuchajcie, nie wiem jak to zostanie odebrane. Jan Tomaszewski już o to apelował i ja się do tego przyłączę, podłączę, doczepię. Apeluję, żeby na znak protestu przeciwko temu, co się dzieje w polskiej piłce, aż teraz szczególnie w Polskim Związku Piłki Nożnej po tej żenadzie z Mołdawią. Po tym, po tym uciekaniu od odpowiedzi na pytania dziennikarzy po meczu w Mołdawii, żeby na mecz Polska-Wyspy Owcze, który będzie na początku września, nikt nie przyszedł na stadion narodowy. Nikt po prostu, zróbcie coś takiego, żeby wreszcie pokazać i piłkarzom beznadziejnym, a mają mniemanie o sobie oczywiście odwrotne, i działaczom, w tym prezesowi PZPN-u. Że polskie społeczeństwo, polscy kibice mają gdzieś takie sytuacje, z jakimi teraz jest od kilku dni, z jakimi od kilku dni mamy do czynienia. Apeluję, żeby na mecz Polska Wyspy Owcze, Wyspy Owcze, zajebisty rywal. Nikt nie przyszedł, żeby stadion narodowy świecił pustkami. Może to. Wstrząśnie tym całym działaczowsko-piłkarskim towarzystwem. Proszę was, przemyślcie sprawę. Nawet jeżeli stadion mieści prawie 60 tysięcy osób, nawet jeżeli przyjdzie 5, 7, 10 tysięcy, to tak jakby nikt nie przyszedł. Dlatego, oczywiście, zdaję sobie sprawę, że pewnie ileś tam osób, <kluzł> tysięcy osób. Przyjdzie na ten mecz. Ale starajmy się, teraz jest idealny moment. Być może selekcjoner kolejny zrezygnuje, afery w PZPN-ie, premiowe, fatalna gra reprezentacji. Nie przychodźcie na mecz Polska-Wyspy Owcze. Ruszyła ekstraklasa, nowy sezon rozpoczęty przez legię z przytupem, bezdyskusyjne. Raczej chyba łatwe, jakiś tam moment. ŁKS próbował coś robić, ale ogólnie skończyło się wysokim zwycięstwem Legii 3 do 0. Ogólnie w pierwszej kolejce drużyny uważane za faworytów do tytułu mistrzowskiego, czyli Raków, Lech, Pogoń i Legia wygrały swoje mecze. Najbardziej oczywiście jestem zainteresowany grą Legii. Uważam, że w tym sezonie na 99% Legia będzie mistrzem Polski. Oczywiście nie będzie tak, że mnie kilka razy nie zawiedzie, że na przykład w dziwnych okolicznościach zremisuje, a może nawet przegra, ale najgorsze, najgorsze za Legią i żeby to, co mówię, miało potwierdzenie w grze Legionistów w rozpoczętym przed chwilą sezonie. Mecz z UKS em ręce składały się do oklasków właściwie przez całe spotkanie. Ale jeśli was interesuje, komu będę kibicował poza Legią, no to teraz chwila, żebyście się zastanowili, proszę tam tej drużynie, tej Uwaga! Puszczanie Połomicę. Będę trzymał kciuki za drużynę z Niepołomic, maleńkie miasteczko skromni, jeszcze skromni piłkarze. Oczywiście, że zarabiają dobrze, ale jeszcze nie przepłaceni, jak większość tych, tych tego towarzystwa. Czyli tak, legia bez zmiennie, niezmiennie od urodzenia, od dzieciństwa i w tym sezonie puszcza niepołomice, nawet jeżeli piłkarze z niepołomic będą przegrywać to jestem przekonany przekonany że po każdym meczu będą schodzić na czworaka z boiska tyle zaangażowania włożą w każde spotkanie trzymam za was panowie kciuki i na koniec sezonu legia pierwsza puszczanie połomice druga no to nie jest możliwe wszystkiego dobrego